Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku OLL z Metalem. W dzisiejszym filmiku nauczymy się OLL Z na lewą rękę. OLL Z polega na tym, że ma jakby taką strzałkę, czyli pasek i dwie kropki na narożnikach poprzekątnej. Bloczek ma, znaczy OLL ma jeden bloczek dwukolorowy i kropkę i drugą kropkę. Charakteryzujemy go na dwie strony. Jedną na lewą rękę, czyli jeżeli mamy bloczek u góry, po lewej stronie jakby. A drugi jakbyśmy mieli bloczek u góry, ale po prawej stronie. O, pokażę wam to tak. Jakbyśmy mieli bloczek po tej stronie. I to jest OLL na lewą rękę. Łatwo jest zapamiętać też, że jak mamy ten zepsuty, czyli niezłączoną krawędź, czy ten slot, to zaczynamy tym złączonym tutaj. Tu mamy złączone, tu niezłączony i robimy tak. Dobra, pokażę wam jak go stworzyć. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Numerek 50. Tutaj jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Tutaj będzie jutro jego druga strona. I jedziemy. No, jest to jeden z trochę trudniejszych algorytmów, ale łatwo, warto się ich nauczyć, bo często występują. Dobra, jedziemy powoli. Dobra, jeszcze raz stworzę go. Dobra, i robimy tak. Jedziemy tym właśnie slotem w dół. I wypychamy go tu. Tak jak w permutacji T. I jedziemy do góry. I też wypychamy. Wracamy. Cofamy. Potem wracamy tym. I potem slotem musimy wrócić, który nam się wychylił. Czyli wracamy. I cofamy. Jeszcze raz. Jedziemy w dół. F prim. Do góry drugie F. Cofamy tu, wracamy tym, potem został ten. Pamiętajcie, żeby tego cofnąć z powrotem, czyli cofamy i wracamy. Ten drugi algorytm już znacie, ten P z kropką. Więc żeby stworzyć ten algorytm, wystarczy wykonać tą orientację P. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Takich sześć jakby fragmentów z układania. Jak widzicie, tutaj mam pudełko na czwórkę i nawet mi się piątka na styk zmieściła. Całkiem spoko. Tylko trzeba uważać, jak przy wkładaniu, żeby nie zetrzeć naklejek. Dobra. Teraz jest, dzisiaj jest niedziela, od razu skreślimy. Dzisiaj jest niedziela, czyli kręcimy średnio. Nie średnią, tylko jedno przykładowe ułożenie. Mam tutaj tableta. Nieważne co tam było na tapecie. Tak, tutaj wam przy okazji powiem, że jak skończę robić serię OLL-i, to zacznę, to zrobię nową serię skipowania OLL-i. Tutaj mam sytuacje, które mogą nam ułatwić rozwiązanie, ułożenie kostki. Mamy na przykład, że jest ostatni slot i trzeba go, jak go się włoży, to można od razu skipnąć sobie OLL-a. Tutaj jest druga część. Jest ich łącznie 27, więc połowa tego, co się uczymy na OLL-ach. Dobra, mieszamy z ręki, bez patrzenia. O, bawiłem się w takie coś, że jak na zawodach. Pomieszamy jeszcze. Mamy pomieszaną kostkę. Timer jest ogólnie tutaj. Kostka jest tu. Dobra, bierzemy niestety. O, mam inny timer. Speed timer. Włączamy preinspekcję.
Oglądnę sobie. Dobra, byłoby lepiej, gdyby nie było tego plus 2. Dobra, to by był OLL na dzisiaj. Niedługo skończę i jak skończymy wszystkie OLL. O, miało być dzisiaj 2, a w następnym dniu miały być pojedyncze. Dobra, nie szkodzi. Zrobimy 2 tutaj, zrobimy 2 tutaj. I w ostatni dzień, jak już skończymy te, to zrobię takie podsumowanie, czyli będę układał każdego OLL-a po kolei. I jak już ułożę wszystkie, to potem zrobię filmik kolejny, przygotowanie do zawodów, co robię, a raczej co biorę na zawody. No i ogólnie będę, o właśnie, jest konkurs na koszulkę, na logo na koszulkę. Do wygrania jest takie oto pudełko na trójkę. I właśnie też przedstawię koszulkę, na której znajdzie się to logo. Możecie nadsyłać pracę do środy. No nie wiem, gdzieś tam powinien być filmik konkursowy. Trochę długo trwał ten, ale myślę, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę i do jutra.